bo właśnie się potknęłam, a za mną jest taka skarpa, zaraz wam pokażę. Trochę niebezpiecznie. Godzina 21, 17 czerwca 2021 rok. Spóźniłam się kilkanaście minut na zachód słońca, ale jeszcze da radę nakręcić widoczek i taką panoramę. W zachodach słońca fascynuje mnie to, że każdy zachód jest inny i te efekty nieba, chmur, światła na niebie są naprawdę fascynujące. Tu jacyś ludzie siedzą. O, a tutaj na górze jest w tej chwili w środku kadru księżyc. Dzisiaj miałam dosyć aktywny dzień, dlatego że zmontowałam dwa daily vlogi z 12 i 13 czerwca. Może uda mi się jeszcze szybciutko wrzucić na kanał 14, 15, 16, 17 czerwiec, bo to są takie krótkie filmy. 10-15 minut wypowiedzi, tak jak dzisiaj. Do tego jest 5 minut takiej czołówki. Zrobiłam taką fajną czołówkę, 4 minuty właściwie na początku. Takie moje migawki: wiosna, lato, jesień, zima. Wiosna w Krakowie, lato nad Morzem Bałtyckim, jesień w Krakowie, zima w Tatrach. Takie fajne składanki. Jak już zobaczycie tą czołówkę, to sobie potem możecie ją darować, chociaż ja lubię te czołówki co jakiś czas zmieniać, więc zawsze można oglądnąć. No i potem będzie taki wstęp, wypowiedź taka jak teraz. A zakończenie to również 5 minut, taki mój spot reklamowy robiony w warunkach studyjnych, w pracowni. W tej pracowni, którą mam pod mieszkaniem, w piwnicy właściwie. I tam sobie nagrywam. Dawno tam nie nagrywałam, bo nie mam zasięgu internetu tam. Muszę sobie pociągnąć kabel. Dlatego tam nie robię live'ów w ogóle. W każdym razie jestem tutaj dzisiaj na spacerku i nagram krótką wypowiedź, ale właściwie to chciałam pokazać, jaka tu jest skarpa za mną, póki jeszcze jest trochę światła. Patrzcie, tutaj się idzie, że obym tylko się nie poślizgnęła, bo przed chwilą się poślizgnęłam. I tu są takie zaczepy. Widzicie, takie metalowe zaczepy. O. Kurczę, i potem tutaj ludzie z tej skały, nie no, spuszczają linę i dołem, raczej dołem schodzą. Nie wiem, czy ktoś by tutaj ryzykował. Ja myślę, że tutaj jest na pewno 100 metrów do wzgórze. Plus Kraków jest w ogóle 700 metrów nad poziomem morza, czyli to wzgórze będzie mieć jakieś 850 metrów nad poziomem morza. Wiem, że to może być dla was mało ciekawe, ciągle tutaj ten rejon. Ale ja się tu czuję jak w domu, jak na balkonie, po prostu bezpiecznie.
A już jakakolwiek wyprawa gdzieś w głąb miasta, no to to jest stres. Tam jest osiedle w środku Kadru, gdzie mieszkałam całe życie, osiedle podwawelskie. Moja córka tam chodzi teraz do szkoły, ma tam koleżanki. Tutaj na lewo Wawel. A tam za wzgórzami jest drugie osiedle, na którym w tej chwili mieszkam. Od 2000 roku, no to już 20 lat. Też bloki. Chciałabym się przenieść. O, mój plecaczek. Chciałabym się przenieść kiedyś za miasto, mieć ogródek, dom. Nawet taki mały domek, jakiś drewniany i sobie mieszkać, bo to życie w tym mieście to mnie po prostu męczy. O, troszeczkę się doświetliłam i krótka wypowiedź. Drodzy czytelnicy, widzowie, internetowi obserwatorzy i moi znajomi, ale też nieznajomi, właściwie nie wiem, jak to po kolei powiedzieć. Czytelnicy, widzowie, obserwatorzy, znajomi i nieznajomi. No, można by to jakoś stopniować, będę musiała się zastanowić w domu. Zapraszam Was na mojego jutrzejszego live'a, 18 czerwca 2021 rok. Początek godzina 21:30, ale zdarzają mi się opóźnienia tych live'ów, nawet pół godziny, czasami nawet godzinę. Postaram się nie spóźnić, ale może być troszeczkę spóźnienia, więc się nie przejmujcie. Dlatego zawsze na początku live'a nie mówię o jakichś takich bardzo ważnych sprawach, żeby jeśli ktoś dołączy trochę później, no to żeby się nie przejmował. Subskrybujcie mój kanał, będziecie dostawać powiadomienia. Jutro mam imieniny oraz urodziny. Imieniny 18 czerwca, urodziny 19 czerwca. Nie mam jakiegoś planu na wypowiedź, na występy przed kamerą. Zobaczymy, może jeszcze coś po prostu wykombinuję w ciągu dnia. Nie wiem, czy będę robić tą formułę możliwości dzwonienia do mnie przez widzów, bo to trochę jest męczące. Może na dłuższą metę mało ciekawe. Przygotuję sobie jakąś muzykę, będę tańczyć do takiej niekomercyjnej muzyki. Może będę coś śpiewać. Na początku live'a poproszę moją córkę, żeby pozdrowiła Was. Może pokażę jakieś prezenciki, które mi kupiła na imieniny. No to wszystko zależy od niej, czy będzie chciała występować. Ostatnio pojawiły się komentarze, że ja nie wywiązuję się z moich deklaracji, że postanowiłam, obiecałam ograniczyć udział mojej córki w moich produkcjach internetowych, w opisach, w blogach, w zdjęciach, w filmach, w wideoblogach, w daily vlogach. Ale ja obiecywałam, że ograniczę, czy w bardziej bezpieczny, przemyślany sposób będę robić te produkcje, ale nie mówiłam nigdy, że w ogóle z nich zrezygnuję. Dlatego zależy mi na tym, żeby moja córka się pojawiała na początku moich live'ów. O, troszeczkę mi się poruszył obiektyw, ale nie szkodzi. Ponieważ ja mówię właśnie o tych moich problemach w sądzie rodzinnym dużo, o problemach z urzędnikami, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z policją, z prokuraturą, z sądem rodzinnym, z pracownikami sądów, z moimi spostrzeżeniami dotyczącymi tych instytucji. I dlatego chociaż tam 5 minut na początku live'a chcę, żeby ona się pokazała, czy zrobiła mi makijaż, czy pomachała do widzów, czy tam się uśmiechnęła, pocałowała mnie. No bo trudno jest mówić potem parę godzin. Oczywiście nie mówię o córce przez cały live, tylko tam po prostu fragmentami, ale trudno jest mówić no, chociażby pół godziny czy godzinę na te tematy związane z moją córką i z tymi moimi konfliktami urzędniczymi, jeśli jej w ogóle na tym live'ie nie ma, a ja w czasie transmisji, ponieważ nie live'uję za pośrednictwem OBS Studio, no to nie mogę pokazywać jej zdjęć, jakichś fragmentów filmów, ale postaram się to jakoś rozgryźć, przygotować do tego. Nawiasem mówiąc, zapraszam jakiegoś doświadczonego youtubera, live'era do mnie do Krakowa. Mogę nawet zorganizować nocleg tutaj w Krakowie, w jakimś hostelu, czy nawet u siebie.
i potrzebuję właśnie pomocy, chętnie bym z kimś wystąpiła, może ktoś mnie odwiedzi. No jeszcze do jutra jest czas, można z każdej części Polski pociągiem przyjechać czy samochodem, a nawet z zagranicy. No i to by było fajne, także zapraszam. Oczywiście jakaś osoba, proponując współpracę w ogóle w internecie, czy youtuberom, liverom, czy fotografom, filmowcom, grafikom, czy innym osobom, to jest to propozycja kierowana do ludzi, którzy mają wiarygodne jakieś portfolia, strony, profile w social media, strony internetowe, jakieś dane zamieszczają w internecie, po których można sprawdzić ich wiarygodność. I to są, potrzebne są takie dane, które już przez dłuższy czas są tworzone, tak jak w moim przypadku. Natomiast jak ktoś się odzywa na moje propozycje współpracy i nie ma nic, tylko jakieś zdjęcie kota zamiast zdjęcia profilowego na Facebooku, Instagramie, czy kanale YouTube, czy gdziekolwiek indziej, i żadnego opisu, żadnych znajomych, żadnych komentarzy, no to też trudno mi jest z taką osobą współpracować. Tak w skrócie, bo tutaj komary mnie trochę gryzą. Lubię w plenerze nagrywać, no bo takie fajne są różne efekty. Ptaki śpiewają, ale czasami wiatr wieje, czasami jest zimno, czasami komary gryzą. Czasami policja kontroluje. Także wrócę na pewno do tych produkcji takich studyjnych. Teraz moja córka się robi coraz bardziej samodzielna, więc myślę, że sobie jakoś damy radę. Co ja chciałam jeszcze powiedzieć z takich ważnych rzeczy? Aha, no myślę, że właśnie te daily vlogi będę produkować, to jest fajne. Też w tych warunkach studyjnych. Szukam lokalu nad morzem gdzieś, domku, pokoju, pensjonatu, czegokolwiek, gdzieś nad morzem. Interesuje mnie wyłącznie morze, polskie lub zagraniczne. Może ktoś pomoże nam zorganizować z moją córeczką taki wyjazd. Mamy pieniądze. Także nie chcemy się do nikogo wprowadzić za darmo, tylko szukamy jakiegoś fajnego pokoju do wynajęcia, czy domku, czy jakiejś przestrzeni, żeby z jednej strony, żeby mogła sobie robić te filmy, takie wakacyjne, niekoniecznie z Marysią, ale w ogóle takie różne zapowiedzi, live'y, no i żeby sobie komfortowo tam ewentualnie dojechać. Wolałabym w Polsce, bo wsiądę w samochód i wezmę sobie dużo rzeczy, czy nawet można wysłać paczkę z jakimiś materacami, flemingami do pływania i tak dalej. Natomiast gdzieś za granicą, no to tylko walizka pozostaje, prawda? Także jest to ograniczenie. Ale no to się wszystko jeszcze zobaczy. Mam oczywiście tutaj już pewne takie propozycje zaklepane, więc jak nic nie znajdę, to mam już jedną taką kwaterę, gdzie będą na pewno jeszcze miejsca przez jakiś czas. I tak czy inaczej chcemy właśnie w lipcu wyjechać nad morze. No i co dalej? Zgłosiło się trochę osób zainteresowanych tymi moimi boksami. Ja przepraszam, jeśli nie odpisuję na bieżąco, ja się zorganizuję, wymyśliłam sobie, że będę w notatniku, w telefonie notować zamówienia na te boksy, prośby o odblokowywanie na Facebooku, zlecenia różne, prośby o pozdrowienia, o filmy z dedykacjami i wszelkie takie różne od Was zapytania. Sobie to będę grupować i w jednej notatce będę zbierać, wysyłać to też na komputer, na maila i ewentualnie wpisywać też do kalendarza. Także będę mieć w trzech miejscach te notatki. A z czasem, jak przestanę panować nad tą ilością wiadomości od Was, no to sobie zatrudnię jakąś osobę, która mi pomoże to przeglądać. No z tym, że z tymi menadżerami, asystentami to różnie bywa, żeby się nie okazało, że ktoś potem będzie przejmował tą moją pocztę. Jeżeli jakieś osoby są poszkodowane, zostały zbyt pochopnie wyciszone na moich live'ach, uważają, że niesłusznie, no to proszę do mnie pisać, ja to sprawdzę, skontroluję, zawsze jest możliwość przywrócenia Was. Tak samo na Facebooku, na innych profilach, jeżeli Wam bardzo zależy, z tym, że przepraszam, ostatnio miałam dużo takich po prostu spraw ze szkołą, koniec roku szkolnego walczyłyśmy z córeczką o oceny i trochę pozawalałam właśnie z tymi prośbami o odblokowywanie na Facebooku i w innych miejscach. Te usługi nie są płatne, tylko po prostu wystarczy mnie poprosić, ale też trzeba mieć jakieś wiarygodne konto, profil na Facebooku i zadeklarować wsparcie, zainteresowanie moją osobą, a nie trollowanie, hejtowanie mnie.
Słuchajcie, postanowiłam się poświęcić temu blogerstwu, youtuberstwu, ale dziennikarstwo, praca w branży reklamowej, fotograficznej, filmowej, pisanie nadal jest również moją pasją i zajęciem. Po prostu nie za bardzo mam ochotę się zajmować taką fotografią, filmem usługowym dla obcych ludzi. Natomiast jak najbardziej chciałabym robić zdjęcia dla znajomych, dla widzów, dla ludzi takich z polecenia. Oczywiście jak ktoś obcy się zgłosi, to też. Także nie rezygnuję z mojej branży, z moich działań zawodowych, z mojej działalności gospodarczej, ale w tym zakresie trochę szerzej tym blogerstwem, youtuberstwem, dziennikarstwem interwencyjnym chciałabym się zajmować. Muszę Wam powiedzieć, że taki mam plan, że będę w tygodniu nagrywać te wypowiedzi takie różne w plenerze i w studio, a raz w tygodniu tylko będę robić live'y. Nie będę tych live'ów terenowych robić, bo ciężko jest w terenie, ludzi jest dużo, szum, wiatr, problemy z internetem, także tylko w jakichś wyjątkowych sytuacjach będę robić transmisję, a wolę osobiście w plenerze robić filmy, tak jak teraz sobie nagrywam po prostu film. Nie muszę cały czas odpowiadać na pytania obcych ludzi, tylko sobie po prostu ciągnę jakiś wątek wypowiedzi. No i właśnie chciałam Wam powiedzieć taką ważną rzecz jeszcze na koniec. Był teraz u mnie w tygodniu, wczoraj, kurator rodzinny. Pierwsza wizyta domowa, bo przedtem to było tylko przez telefon. Strasznie się denerwowałam. Dla osób, które się nie orientują, no to chciałam wyjaśnić, że mam prowadzoną w sądzie rodzinnym drugą już w ciągu roku sprawę. Próba ograniczenia mi praw rodzicielskich do córki. W związku z rzekomym zaniedbywaniem jej, zagrażaniu jej dobru, poprzez to, że ona występuje w moich produkcjach filmowo-fotograficznych i ją opisuję. Natomiast tak naprawdę jestem osobą niepoprawną politycznie, blogerką, youtuberką, która się wypowiada na tematy polityczne i z jednej strony anonimowi ludzie z internetu piszą na mnie donosy do różnych instytucji bez pokrycia. Z drugiej strony te instytucje jest im na rękę, żeby współpracować z tymi donosicielami. Udają, że wierzą i w te donosy podejmują działania, chociaż po sprawdzeniu widzą, że one są absurdalne. No ale dzięki temu mają pracę, zajęcie, zarabiają pensje, ubezpieczenia, dostają fundusze unijne, premie, emerytury. Wykazują się jakimiś działaniami, nie w stosunku do niebezpiecznego przestępcy, tylko do takiej kobiety sympatycznej. Pensja leci, zajęcia lecą, a przy okazji można też mnie nauczyć pokory i zamknąć mi usta, żebym się nie wypowiadała jako bloger, youtuber i dziennikarz na tematy polityczne. A jak niektórzy wiedzą, popieram polską prawicę, popieram Polskę, Polaków. Jestem wyborcą partii Prawo i Sprawiedliwość. Wyłączę na chwilkę, bo zobaczę, czy ktoś tutaj mnie nie podsłuchuje. Nie, wydawało mi się, że ktoś tutaj jest, ale na szczęście nie. No więc był ten kurator rodzinny. Właściwie to jest miła osoba, bo poprzedni kurator, który mnie kontrolował, miałam zastrzeżenia do niego i on zrezygnował. Z powodu tego, że tam przekazałam jakieś zastrzeżenia do naszych relacji. Teraz mnie kontroluje inna osoba. To jest kierownik tych wszystkich kuratorów. Ale no jest to bardzo miła osoba, którą już znam, bo wcześniej z nią rozmawiałam jeszcze rok temu, jak była pierwsza sprawa w sądzie, którą zamknięto, wygrałam ją, wykazano, że moja opieka rodzicielska jest prawidłowa. Ale godzinę rozmawiałam z tą kuratorką. Rozglądała się trochę po mieszkaniu, strasznie się stresowałam, bo trudno jest tak sobie przygotować wszystko w domu, posprzątać, jak ktoś ma przyjść i sprawdzać cię, czy masz ładnie, czysto. Ale na szczęście no, nie była to jakaś kontrola typu zaglądania do lodówki, do pralki, odsuwania szaf i sprawdzania, czy masz za szafami jakiś kurz. Także na szczęście nie był to jakiś duży stres, dałam radę.
Ale no, mam mieszane uczucia w tym sensie, że już wolałabym, żeby ten kurator był niemiły, jakiś podejrzliwy, żeby źle mnie nawet potraktował. Bo jak tak jest wszystko w porządku, to taka osoba cię trochę nakłania do zwierzeń. Trochę znowu za dużo opowiedziałam o sobie, o Andrzeju, o różnych sprawach, teraz żałuję. Właśnie najgorzej jest tak, jak jesteś przesłuchiwany, mówiąc w cudzysłowie, przez jakiegoś policjanta, urzędnika, który sprawia wrażenie, że jest ci życzliwy. No, tak było z tym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Oni sprawiali wrażenie przez miesiąc, dwa, trzy, że są mi życzliwi. Ja sobie tam opowiadałam o różnych sprawach rodzinnych, tak zupełnie swobodnie, nie przypuszczając, że mogą mi zaszkodzić. Tak samo z pedagogiem w szkole. A potem się okazało, po dwóch miesiącach miałam sprawę w sądzie, po sześciu miesiącach miałam założoną niebieską kartę przemocy w rodzinie z zarzutem znęcania się nad dzieckiem, deprawacji dziecka, deprawującego zachowania i całego szeregu jakichś różnych nieprawidłowych zachowań i błędów rodzicielskich. Też, co ciekawe, i mam taki wniosek, zauważyłam to, że bardzo wiele osób, które same się zgłaszają do opieki społecznej czy do różnych instytucji, nawet na policję, które składają skargi na członków swoich rodzin czy jakichś znajomych, same potem mają stawiane zarzuty przez te instytucje. Bo tak było z moim byłym mężem. On, gdy się rozwiedliśmy, gdy byliśmy w separacji, w przypływie złego nastroju zdarzało mu się kontaktować, dzwonić do opieki społecznej i zgłaszać jakieś jego wątpliwości co do moich metod czy pomysłu wychowywania Marysi. I cieszył się z tego, że ma nadal jakąś władzę nade mną, w tym sensie, że może decydować, wpływać, co robię, nawet mi zaszkodzić. No ale na skutek tego działania sam dzisiaj ma sprawę w sądzie o ograniczenie praw rodzicielskich przez to, że mnie rok temu zgłaszał, 2 lata temu, 4 lata temu, 7 lat temu. Także mam taki wniosek, chciałam was przestrzec. Nie chodzi o to, że ja akurat krytykuję Andrzeja, bo my mamy dobre relacje. Popełnił błąd, miał zły humor, zdenerwował się, no zrobił tak. Ludzie po rozwodach no, nie mają jakichś bardzo przyjacielskich relacji, więc nie ma też sensu udawać, że wszystko jest między nami w porządku. Ale sam teraz jest ofiarą tego, że się kontaktował z tym mopsem. Także widzicie, to nie jest w porządku właśnie praca tej instytucji. Też przypuszczam, że właśnie urzędnicy włączeni w odbieranie dzieci i kierowanie ich do adopcji, tacy jak MOPS i sąd rodzinny, to na pewno też są zamieszani w przekazywanie tych dzieci, może w jakąś korupcję, może w jakieś łapówki, że dostają pieniądze od kogoś i takie dziecko już komuś obiecują, że odbiorą je jakiejś rodzinie i możliwe, że na moją córkę ktoś już czeka gdzieś. Wiadomo, że jest dziewczynka ładna, zdrowa, w ogóle nie choruje. Będzie miała Marysia teraz świadectwo z czerwonym paskiem, wzorowe zachowanie, a więc jest jeszcze do tego mądra i grzeczna. No to właściwie ile można zapłacić za takie dziecko? 1 000 000 złotych? 1 000 000 dolarów. Ma świetne geny, inteligentna. Jak gdybym miała więcej dzieci, to wszystkie by mi chcieli zabrać. Przez to, że ja jestem taka doskonała i te dzieci rodzę takie fajne. Teraz żałuję, że tylko mam jedno, ale z drugiej strony jakby mieli mi je zabierać, no to bym przeżywała to. Oczywiście ja tutaj tak hipotezuję, nie chcę nikogo obrazić, nie chcę nikogo pomówić. Nigdy wcześniej nie byłam właściwie poszkodowana przez żadne służby, policję, straż miejską, prokuraturę, sądy, kuratorów. Więc nie mogę też po prostu twierdzić, że są to jakieś grupy, lobby, mafie i takie grupy, które dopuszczają się jakichś przestępstw. Bo przecież jest wielu uczciwych sędziów, prawników, polityków, urzędników.
Ale oczywiście, tak jak we wszystkich grupach zawodowych, zdarzają się też jakieś patologie i nieprawidłowości, więc ja jestem bardzo nieufna, bardzo. Ale dobrze, zostawię ten temat. No i co na koniec? Czyli jutro mam ten live, idę sobie, bo przyjechałam tutaj na rowerze, a chcę jeszcze zajrzeć do mojej mamy. Będę kręcić takie daily vlogi, wideoblogi, będę Was informować, co u nas słychać, będę się starać, działać. Będę myśleć pozytywnie, postaram się nie kłócić, nie denerwować, nie odpowiadać na zaczepki troli. Postaram się żyć najlepiej jak potrafię, tak żebyście byli ze mnie zadowoleni i żebyście mnie lubili. Teraz mówię do moich fanów, obserwatorów, czytelników, widzów. Strasznie lubię, uwielbiam, jak spotykam na mieście kogoś, kto mnie rozpoznaje, kto mnie prosi o zrobienie zdjęcia, selfie. Jest mi niezmiernie miło. Dziękuję Wam bardzo za takie sytuacje. No i tyle, na razie kończę to nagranie. Będę chciała więcej rozmawiać o polityce z Wami, więcej o psychologii, więcej na jakieś takie tematy, bo ostatnio cały czas tylko o sobie i to jest wszystko nudne. Tak, jeszcze taki wniosek na koniec, bo cały czas ludzie mi zarzucają, że ja w moich blogach, wideoblogach kłamię, że jestem krętaczem, kłamcą, oszustką, przestępcą. Tymczasem nie mogę się z tym zgodzić. Po prostu ja, prowadząc taką działalność, pisząc dzienniki, pamiętniki, kręcąc daily vlogi, wideoblogi, nie mogę wszystkich faktów dawać do internetu, więc pomijam niektóre szczegóły, niektóre zmieniam. Nie z tego powodu, że chcę kogoś okłamywać. O jakieś pogotowie albo policja, jakiś pościg, ale chyba nie za mną. Nie chcę nikogo okłamywać, tylko czasami muszę zmieniać fakty, bo nie da się po prostu o wszystkim mówić, prawda? Więc potem ludzie tam dochodzą do tego, że było inaczej, albo czasami w kilku wersjach przedstawiam to samo zdarzenie, sama już nie pamiętam, co pisałam wcześniej i potem się mi zarzuca, że coś jest nie tak. Natomiast nie ma żadnych matactw, oszustw, nieprawidłowości, nieuczciwości wobec Was czy innych jakichś moich przyjaciół. Kłamcą, oszustem, no to prawdopodobnie był Lech Wałęsa, który oszukał wszystkich Polaków. Co się tam dzieje? Jakiś pościg, a mnie tam nie ma. Oszukał wszystkich Polaków, bo był informatorem służby bezpieczeństwa, Urzędu Bezpieczeństwa, donosił na strajkujących, na swoich przyjaciół ze stoczni, na działaczy Solidarności. To jest oszustwo, kłamstwo, którego ja się nigdy nie dopuściłam. Oprócz tego jest bardzo dużo różnych polityków, którzy są nieuczciwi, różnych ministrów, byłych posłów, senatorów. Jednemu z polskich senatorów się zarzuca, że brał łapówki za operacje medyczne i tak dalej, i tak dalej. Ja takich działań nie mam na swoim koncie. Nigdy nie oszukiwałam klientów, nigdy nikogo nie okradłam, nigdy nie oszukałam, nigdy nie skrzywdziłam. A to, że sobie napiszę w moim dzienniku, że sobie kupiłam czerwone buty i są bardzo ładne, a tak naprawdę kupiłam sobie zielone buty. Albo że cały dzień spałam, a tak naprawdę cały dzień byłam na przykład w szpitalu. Lub też zmieniam jakieś imiona, nazwiska, daty, czasami jakieś drobne fakty po to, żeby nie opowiadać prawdziwej historii, nie ujawniać jakichś szczegółów dla dobra sprawy. No to nie można tego nazwać żadnym matactwem, oszustwem, nieuczciwością w stosunku do swoich widzów. Także no to tylko tyle chciałam po prostu powiedzieć na ten temat i kończę to nagranie. Miało być krótko, wyszło długo. Nie wiem, jak to się nagra, bo nagrywam tą kamerą GoPro, ona zniekształca twarz, tak samo jak telefon. Ale wrócę jednak do tego nagrywania kamerami. O kurczę, tutaj dużo jakichś ludzi biega. Dobra, no to idę, kończę. Dziękuję za uwagę, pa. Dziękuję bardzo Wam. Pozdrawiam serdecznie.
Życzę wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia na jutrzejszym live. Przepraszam, że narzekałam. Miło było z Wami się spotkać. Trochę tak jak na live mówię, prawda? Jednak te live mi dają bardzo dużo. Jest to świetny trening takiego mówienia, bo mogę taki film bardzo szybciutko nagrać. Dziękuję, postaram się rozwijać, zaskoczyć Was formą, na złość trollom, hejterom, a wspierając tych, którzy we mnie wierzą i mi dopingują. Jak będę kiedyś bogata, znana, sławna, to odwdzięczę się każdej osobie, która mnie wspierała. Zachowujcie sobie print screeny jakichś miłych słów wsparcia, które mi wysyłacie. Jak będę kiedyś milionerką, to za każdy taki print screen będę Wam wysyłać pieniądze. Bo może się zdarzyć, że za 10, za 20 lat to nie będę pamiętać, bo będę już miała sklerozę i nie będę pamiętać po prostu Waszych loginów, nazwisk, haseł. Ale jak mi przypomniecie, to na pewno sobie wszystko przypomnę, jak mi przypomnicie i się zrewanżuję. Także dziękuję za słowa wsparcia, jesteście kochani. Przysięgam, że odwdzięczę się. Thank you. See you tomorrow. Join my life. Thank you.